Dobra, dobra, hop, hop. No i wygrałam, yes! I co, ty nie umiesz grać? Ej, a jakby... O, promocja jest na gemy. Kupujemy? Cie, co ty na to? Tak, dobrze, kupujemy, dobra. Ty, co gryzie? Dobra, kupujemy 1000. A jeszcze kupmy dziadka karta podpięta, dobra. Dobra. O, 10 000. 10 000 w portfelu. O proszę, to kupiłem za 10 000. O, prawie 500 000 już gemów. A co ty rozmawiasz z zabawką? Chodź tu. Na kanapkę. O, widzisz ile gemów kupiłem? Prawie 500 000. Dobrze zrobiłem? To, dobrze, dalej kupujemy, dalej. No ale mam dzisiaj zły dzień. Najgorszy dzień w moim życiu. Gorszego jeszcze nie miałem. Naprawdę jest ciężko. Pok, pok! O Jezu, jak to... Jak ty się trzesz? Przestań się trzeć tak. Kurde, mam zły dzień. Czy się trzesz? O, prezent dla mnie, prezent. Jaki prezent? Człowieku, to jest ozdoba, dekoracja. To jest prezent. Dobra, mam ważną wiadomość ja... kazania. No. Z ambasady. Z ambasady? Jakiej ambasady? O, dziura nam się stworzyła. Widzisz, czy to trzęsienie ziemi jest. Dobra, co? Do rzeczy. Sprzedałem dom! Jak sprzedałeś dom? Mieszkanie, przepraszam. Chwilę, czy ty sobie żartujesz? Ty sobie żartujesz, nie. Jezu, tak. Piesku, to prawda? Piesku. No jak to prawda? Nie. Sobie zdajesz z tego sprawę, że my nie będziemy mieli pieniędzy jak się utrzymać i trafimy na bruk, na zbity pysk. Dobra, no nieważne. Ten pan ma 24 godziny na prowadzenie się, bo to poprzedni właściciel jeszcze tam mi dał 50 000 na gemy. Co? Czy ty wydałeś cały dom na gemy? Czy ty wszystkie gemy... Tak, wydałem! Nie, to jest żart jakiś, to jest żart, rozumiesz? Nie, ale może właśnie go wynajmować. Nie wierzę ci i tyle, wiesz? Ja dopiero wierzę, jak zobaczę, jak on tu przyjdzie. Do twojego pokoju, bo mu twój pokój sprzedałem najbardziej. Jak przyjdzie, to mi zabierze go, ja będzie teraz mam dosyć. Ty nie masz nawet jak to wydać. Podpisałem umowę na dziadka. Kurde, jeżeli to jest prawda, co on powiedział, to mamy przerąbane i to nieźle przerąbane, bo dziadek nie ma pieniędzy na nic, a on wydał wszystko na gemiory. Gemiory w tej grze, kurde. Fajna jest, ale no... Jak może tyle wydać na gemy jeszcze z karty kredytowej? To jest bez sensu! Dzień dobry, halo, dzień dobry. Kto puka, halo, co, kto puka? Dzień dobry, proszę, kim pan jest? Proszę mnie puścić do mojego domu. Jak od pana domu? Jestem właścicielem tego domu. Zostaw tego kundla stąd, niech on stąd wywala. Ale jak to, o co chodzi panu, jak właścicielem tego domu? Proszę pana, czy pana brat, syn, czy nie wiem, jakiś dzieciak mi powiedział panu, że przerąbał całe wasze pieniądze na gemy. Co? Listy intencyjne podpisane. Ale on nic nie mówił mi, proszę pana. On nic mi nie mówił. No to już mówię. Proszę pana, to jest moja chata, odsuń się dzieciaku. Ale jak pana chata? Chwila, ja chcę papiery na to. Spoko. Ja chcę pana papiery. Spoko, telewizor, 50 cali. Ja chcę pana papiery. Papier to ma pan toaletowy, proszę pana. Jeżeli ja chcę mną... papiery na to. Proszę pana, dam panu kontakt do mojego prawnika, z nim pan se pogada i to bardzo proszę długo. Proszę pana, to mogę się przeprowadzić do sąsiada. Dobra, spoko, idź, telewizor. Adam, ty nie przeszkadzaj, odzyskam dom dla nas. 40, 50 cali, 60 cali nawet. Spoko, nie, proszę tutaj... pana, nie, chwila, trzeba wynegocjować. To ty tam mówisz? To ty jak, tam mówisz? Paragraf 150 tysięczny milionów... mówi o tym, że jeżeli osoba niepełnoletnia kupi 1 000 000 gemów, to wtedy mamy jeden dzień na rozmowę z panem i możemy z panem mieszkać. I możemy sobie tu mieszkać przez jeden dzień. A wiesz co mówi paragraf 1253 mojej ustawy? No. Że mi to nie obchodzi. Ale nie, proszę pana, no bez przesady, no chociaż jedną noc tylko. O, spoko kibel, nawet fajne lusterko. Proszę pana, jeden wie pan dzień, co? Proszę, bo ja tak naprawdę nie mam... Ile dzieciorów tu mieszka? Trzy. Możemy panu zmywać. Jeden z was ma mi robić jako podnóżek pod Netflixa. No dobra, to ten mały, bo najwięcej wydał.
Jestem biznesmenem, jestem deweloperem. Proszę pana, wie pan, co ja zrobię z tym domem? Ja go calutkiego zburzę, postawię tutaj wielki blok i będę sprzedawał te apartamenty. Okej. No więc proszę pana, no sprawa jest taka, że no. A musi pan mnie oprowadzić o tym. A proszę pana, instalacja w ogóle elektryczna, to jest awozi światłowo tutaj w ogóle dochodzi. Nie mówię, mam pan, pojęcia, ja tutaj... naprawdę nie ja mam też... pojęcia. Adamek! Adamek, co my mamy z nim zrobić? Co ty narobiłeś? On może nie żyć teraz! Tam do grobu na Halloween się go zakopię. Będzie co... bestią. Czy... co mamy z nim teraz zrobić? Fuj! On nie żyje... O, fuj! Co to, jakieś ziemia? Może... Dobra, do siostry go wrzuć. Co to są za drzwi? O, dobrze. Dobra, do siostry. Ma pan pokój. Ale on się nie rusza. Dobra, to wiesz co? Weźmiemy go jutro. Masz drzwi swoje. Kurczę. Dobra, nie wiem. Pójdźmy się no z tym przespać. Leży. Tak, pójdźmy się z tym przespać i na jutro se wstanie. Ja idę do sąsiada spać, bo tu nawet nie ma miejsca. No ja też idę spać do sąsiada. Ameryka zostaje. Ty nie idziesz. Nie, ja idę. No. Otwierać! Otwierać! Policja! Otwierać! Co jest? Komendant od policji, otwierać! Halo? Halo? Przepraszam! Do tego domu, nie. Tak? To do mnie, tak? Co się stało? Tak, doszły mnie służby. Mieszka, znaczy, nie żyje człowiek. Jak nie żyje człowiek? Co, pomówienia to są. Mogę wejść? Nie, nie może pan wejść. Nie ma pan nakazu. Mam nakaz. No to proszę pokazać. Proszę. Co to jest za nakaz? Przecież to jest jedzenie. Jak jedzenie? U mnie w Rosji to jest szanowane i... A, dobra, niech ci będzie, właśnie tam. Była Amerika, coś przemyślała i słowa tego trupa. Dobrze. Przepraszamy za bałagan i rozwalone rzeczy, ale... Amelka! Amelka! Co tu? Nic nie zrobiłaś. Jak ty w ogóle wyglądasz? Co jest? Proszę pana, tak naprawdę to nie jest tak, jak pan myśli. Naprawdę. Jak nie jest, jak myślę, skoro leży tu trup? No ale to nie jest trup, to jest... No, proszę je sprawdzić, no to jest zabawka halloweenowa. Pana przepraszamy, ale to jest jedzenie. No właśnie, jedzenie, zabawka halloweenowa. Nie, kanibalami jesteście, to jest karane. O, budzi się, widzi pan? To wujek nasz, po prostu za dużo wypił wody ostatnio. Jeżeli go się uda uleczyć, to będzie... A Boże, co się stało? Inaczej będziecie na szyję wpadł do poprawki. Ten... To... Pani policjancie! Co się odwala? Ten młody, jeden z tych młodych przełożył mnie łopatą. Ale to nie ja, to mój i brat. To był on też współudział miał. Ty, nie, on ja nie przełożyłem nikomu łopatą. On nie wtedy przyjął moją uwagę po to, aby inny jego brat, taki mały, taki wypierdek, przełożył mi łopatą przez głowę i zemdlałem. Drobia, to kto tu mieszka, tak? Ja tu mieszkam. Prawnie, to jest prawnie mój dom, ja go nabyłem w... umowy przekazania majątku ze względu na to, że jego brat przetrwonił wszystkie pieniądze na gemy w Brawl Stars. Ale on ma za mało lat, to ma 8 lat, czyżo. I prawnie ten dom należy do mnie, a więc teraz ja tutaj rządzę i wywalam was na... Ale ty pana, niech pan przypomina. Paszą won! Idziecie za mną! Proszę. Paszą won! Za okno! Za okno wywalać! Wywalać za okno! Okej, przeanalizujmy. Jesteśmy bez domu, to już jest koniec naszego domu w sumie, nie odzyskamy dobra, go. Dobra, ja wiem co ja robię. Co? Chodź. Porzucamy cię siostra, mam dwa łóżka i śpimy po prostu. O, ale ty wykombinowałeś, jednak jesteś super mądry, nie że wydajesz wszystko na gemy. Dzięki brat, że akurat dla mnie to zrobiłeś, nie dla siostry. Akwarium z rybką i tyle nam wystarczy. No. Będziemy z socjali. No właśnie, a co dla siostry? Siostra nie ma i nie będzie. A, dobra, siostra, możesz się tutaj położyć na tej trawie. W sumie nie pada no właśnie, tutaj. Tak jak nasz aha, pies dzięki. Aż czuję się w sumie tutaj troszeczkę bezpiecznie. A tak? To teraz jesteś naszym pieskiem takim, o. Nie no, bez przesady, no. Żart, ty sobie stajesz młody? O ty, bo ja cię zaraz pęci. Ale bez bujek, spokojnie, wiem, że jest ciężka sytuacja, ale nie kłóćmy się już, spokojnie. Brat, nawet nie wiem, jak tu wylądowaliśmy, nic mi nie powiedzieliście, o co tu chodzi. Lepiej ci nie będę tłumaczyć.
jeżeli masz jakieś pytanie, to wracaj do domu i się spytaj tych ludzi. Ja już nie będę pytał. My zostaliśmy wyrzuceni na zbity pysk i już raczej nic nie zdobędziemy. Tam, to teraz będziemy taki survival mieć. No w sumie taki survival na modach taki. Ja zawsze marzyłem o takim lifestyle, wiesz? No takie. Ja też w sumie trochę. Survival, jej. Będziemy obcinać drzewka. Jej.